lato, wakacje, ciepłe wieczory, które sprzyjają imprezowaniu. No właśnie, dzisiaj skupimy się nad tym, jak imprezują Polacy. Ja jestem Turowski, a to jest Vox Populi. Powiedzcie mi, często imprezujecie? No zdaje się, że często, Zdajemy, że tak, no. No raz na tydzień to się zdarza, na pewno. Dwa razy, trzy razy w tygodniu, na pewno. Codziennie. Raz na tydzień, dwa razy na tydzień. Raz, dwa razy na tydzień. Stary, jak najczęściej się da, nie? Jak tylko energia pozwala. Co weekend? Tak samo, bo z nią, więc... Jest raz na tydzień, staram się. Nie wiem, czy to jest imprezowanie, kiedy wychodzę z znajomymi, ale powiedzmy raz na tydzień. U mnie to bardzo różnie. Potrafią być miesiące, gdzie zdarzy się co weekend albo kilka razy w miesiącu, ale potrafi być miesiąc taki, że wyjdę raz albo dwa razy na przykład. I teraz rzadziej. Teraz rzadziej, bo studia, życie dorosłe, ale jak myślę, że dwa razy w miesiącu. No tak, trzy razy, no. Czyli mniej więcej razem imprezujecie, tak? No tak, tak. Tak. Często imprezujecie? Codziennie. Przede wszystkim ta siłownia, trzy razy dziennie, tak, klucz do sukcesu, klucz do domu. Jakoś ci nie wierzę. Bez niego jesteś bezdomnym, tak? Okej. Okay. Czasami. Często imprezujecie? Bardzo często. Jesteśmy studentami. Tak raz na dwa tygodnie, nie? Ja tu jestem akurat przykładnym studentem. Staram się jak najbardziej poświęcić czasu na naukę i na rozwijanie swoich własnych zainteresowań, osobowości, żeby później w pracy mieć jak największe doświadczenie, które wybrałem na uczelni Politechniki Poznańskiej. Bardzo fajnie też w tą uczelnię, ponieważ wiem, że teraz mam rekrutację na studia i osoby, które chcą iść, polecam kierunki fizyka techniczna, elektrotechnika, specjalność dokładnie. Kolega będzie przyszłym doktorem tej uczelni. Mam nadzieję oczywiście. Ja robię doktorat. Ej, a w jakiej formie? Nie wiem, plener, kluby, domówki? A to w zależności. Nie będę ukrywał, że najczęściej jest to clubbing. Na kluby idziemy. Okej. Okay. No a jak jest lato, to rozumiem, że wtedy szala przechyla się w stronę. Oczywiście, pleneru, to mamy tak, albo wartę, albo idziemy na... Piątek plener, sobota kluby. Najpierw plener, potem klub, zazwyczaj. No. Wszystko zależy od tego z kim. Zdarza mi się iść na kluby, typowo potańczyć, ale też zdarzają mi się posiadówki ze znajomymi. Jak jest ciepło, to plener, a tak to domówki raczej. A ty? No u mnie zależy, czasami plener, czasami kluby. Plener, domówki przede wszystkim, czasami kluby. Najlepiej na plenerze, bo jest najtaniej. Wiadomo, że w klubach to trochę więcej trzeba zapłacić. Najtaniej jest nad wartą. No. Przychodzi się nad wartę, później na jakieś karoczkę, a później na kluby. Taki jest. Tak są darmowe wejściówki. Znaczy, ogólnie szczerze to mówię z własnego zdania, że domówki to jest najlepsza opcja. Są dużo znajomych, których znamy, imprezujemy, ale klub też się właśnie zdarzy. Dokładnie tak, potwierdzam jego zdanie, no. Dobra, a w jakiej formie? W sensie plenery, kluby, domówki? Znaczy, ja jestem fanem właśnie takiego letniego pleneru nad wartą, czy gdziekolwiek w jakimś innym miejscu, ale faktycznie plener to jest dla mnie najlepsza opcja. Dla mnie zawsze plener, nie lubię domówek, szczerze mówiąc. Zawsze plener, zdrowe... W środowisku się napić, to zawsze lepiej, nie? Dla mnie plener to najlepiej. Jak tylko się da. Najpierw plener, potem klub. Zgadzam się. Ale stary, musisz to wypikać, dobra? Dawaj! Ziemnia... Zapraszam do... Luboń. Okej. Wytniemy to. Okej, a powiedzcie mi, czy imprezowanie jest waszym zdaniem dobrą formą spędzania wolnego czasu, czy może można robić coś innego? Na pewno można robić coś innego, ale my jesteśmy stworzeni jednak do picia wódki. Ty problem, niestety. Ważne, żeby wiedzieć, jakie jest twoje powołanie. No tak, no oczywiście, no a moim zdaniem jeszcze jest takie coś, że no, wolę jednak wyjść ze znajomymi niż siedzieć przed komputerem i jakieś gierki są na wiesz, nie? No, myślę, że jest znakomitym urozmaiceniem do spędzania wolnego czasu, więc myślę, że tak trzy razy w miesiącu idealnie, można by częściej. To samo. Zgodni jesteś. No. Inne sposoby, ale to jest bardzo dobra forma. Polecam, dziękuję. Zgadzam się z kolegą obok. Zgadzam się z kolegą. Jezu, ludzie, to nie szkoła, no weźcie za powiecie. Stary, no ja ci powiem szczerze, imprezy łączą, imprezy integrują, możesz poznać wiele dobrej wiary, możesz no... Najlepsze. Myślę, że nie, bo to niezdrowe, można lepiej siłownie. Siłownia, sztuki walki, wszystko lepsze jest, naprawdę. Tajski boks, koks. Dobra, a uważasz, że imprezowanie to jest dobra forma spędzania czasu, czy są jakieś lepsze sposoby? Chyba kto co lubi, no bo nie ma gorszej, lepszej formy spędzania czasu, nie? Jak się dobrze bawicie i jesteście względnie zdrowi, no bo wiadomo, przy imprezowaniu jest alkohol. Przepraszam, cześć. Pan jest w ogóle świadomy tego, co pan
Dla mnie imprezowanie jest bardzo dobrą formą. Poznaje się dużo znajomych, nowych, polepsza się relacje z obecnymi znajomymi. Ja bardzo korzystam, lubię imprezować, imprezuję dużo i jest to dobry wpływ dla moich znajomości, nie? Ja na przykład ostatnio właśnie mam coś takiego, że wolę na przykład zamiast, nie wiem, sobie poimprezować, to pójść, nie wiem, na bowling jakiś czy coś, jakoś tak sobie pomieszać, no jednak, żeby no, nie cały czas tak imprezować, nie, mimo wszystko. No, tak. Jako jedna z form, czy uważam, że można coś innego sobie znaleźć, ale spotkać się i poimprezować to jak najbardziej polecam. Ja uważam tak, że warto spędzać czas wolny w, nie wiem, w inwestowanie się, na przykład jakieś nowe oprogramowania czy coś, ale czasami potrzeba jednak wyjść w plener, poznać nowych ludzi. Na przykład Michała pierwszy raz w życiu widzę tutaj. Ja go też. No właśnie, więc jednak czasami trzeba, no nie wiem, zrzucić siebie pewną sobie presję i trochę się rozluźnić. Czyli w tygodniu Elon Musk, a w weekend odpinasz wrotki. Tak. Wolę sobie wyjść, na przykład wypić sobie wódkę i mam dobry vibe, a tak, no co, mam siedzieć przed kompem i udawać, nie wiem, że po prostu sobie z kimś gram i dla mnie to jest zabawa, no dla mnie to nie jest zabawa, tylko marnujemy bez sensu czas. Dobra, na początek gratulacje, no. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dobra, a powiedzcie mi, można bawić się bez alkoholu albo bez używek, waszym zdaniem, czy raczej nie? Moim zdaniem tak. Jak najbardziej. No. Można się bawić, oczywiście, jak najbardziej. No myślę, że można, aczkolwiek nie praktykujemy tego. Nie no, spoko jest się bawić, ale alkohol pomaga, nie? W obecnym stanie to nie. W sensie na ten moment to nie. Można. Byłem parę razy kierowcą, można się bawić bez używek, tylko trzeba być szczęśliwym człowiekiem. A jak się nie jest, to wtedy co? Nie da się? No jak nie jesteś szczęśliwy, to nigdy nie będziesz szczęśliwy, nie ma do czego na wyjew, nie? No tak. Nie, no ja pamiętam, że byłem na chrzcinach ostatnio i było bardzo fajnie bez używek. Da się bawić bez używek, ja ale wiadomo, że to polepsza czasami. Byłem ostatnio na komunii kuzyna, było okej. Okay. Często jestem kierowcą i da się, naprawdę się da się, bo jestem ale często kierowcą. Może jesteś kierowcą, to nie oznacza, że, ale słuchaj, jesteś kierowcą trzeźwym czy pod wpływem? Nie, trzeźwym jestem trzeźwy i naprawdę mam zwałę z moich znajomych, na przykład są pod wpływem i często tak jest, nie powiem, ale sam się z tego właśnie śmieję i się czuję przy tym dobrze. Dobra, a ja dopiero zauważyłem, ty coś tutaj masz. No tak, trzeba dopić, melon cooler, piwo beer. No dobre, no. Piwo smakowe. Może być. Nie jest złe. Można, ale osobiście lepiej bawię się z alkoholem. Nie no, łatwiej tańczy się, jak się wypije coś tam. Nawet nie tańczyć, ale ja wolę bawić się z alkoholem, bo zawsze jest tak bardziej się otwartym. Lepiej z alkoholem, moim zdaniem. Ale też się da bez alkoholu. Czy można bawić się bez używek? No, oczywiście. Czemu? Jak jest dobre towarzystwo. Dobre, czyli jakie? No, jak coś przyjaciele, co się dobrze zna, no to oczywiście, że można. Można, oczywiście, że można. Wszyscy mówią, że można, ale każdy jest pod wpływem. Powiedzcie mi, jak to jest. Ja mam dzisiaj urodziny, jestem usprawiedliwiona. Niech żyje nam, a kto? Ania! Dziękuję, oni kłamią, tak naprawdę to było wszystko dla mnie. Dobra, a zdarzyło wam się napić do takiego stopnia, do tak zwanej odciny? No, oczywiście. Mi osobiście nie zdarzyło się. Zdarzyło się i to... Zdarzyło się. Zdarzyło wam się urwać film? No, zdarzyło się, no co? No, czasami. Już nie. Ostatni raz, kiedy urwał mi się film, to było 5 lat temu. Bo się założyłem, czy... Możesz na to trzymać? Czy pół litra, zanim skończę parking? Bo kupiliśmy pół litra na parkingu i się założyłem, czy wypierdolę pół litra, zanim wyjdę z parkingu. I się założyłem i ale nie pamiętałem już wieczoru w ogóle. A jak szybko zadziałało? Po jakim czasie poczułeś skutki? Wiesz co? 8-10 sekund. Zazwyczaj staram się ograniczać alkohol. Jeżeli już jest taki stan krytyczny, jestem w stanie go ocenić. Mam 28 lat, więc wydaje mi się, że każdy powinien sobie znaleźć, choć na chwilę, powinien sobie znaleźć taki moment, taki etap, gdzie powiedzieć sobie stop po prostu. I to jest chyba taka rzecz najważniejsza w mojej ocenie. Ale dobra. Wygrałem 50 zł, bo to był zakład. Jakieś wasze sposoby na kaca, skoro pijecie? Nie mamy kaca. O, nie dopuszczamy do niego. Pijemy z głową. W żabce jest ten algorytm czy coś takiego?
no to, to mi działa, tylko to jest dzień przed, a tak to woda z tyną. Dzień przed i dużo wody. Ja powiem tak, dobra książka, jakieś, jak chodzi o niedzielę, oczywiście niedzielę. Kościół i później jakiś obiadek z rodziną. Dużo wody przed snem. No, ja się budzę w trakcie snu i potrzebuję też wody. No, kurwa, woda pomaga, jakby nie było, nie? Ja nie mam i za każdym razem po prostu mówię, że to jest ostatni raz. Twix przed pójściem spać. Twix? Twix, no to jest... W sensie, że... Słodki baton. Nie, to trzeba sobie zrobić Twixa, czyli się wyżygać. Wiecie, o co chodzi. Gór! Jak jest duża bomba, to jeszcze czasem zdarza się przebiec przed spaniem. Wow, a przed spaniem, okej, okay, no, dobra opcja. I dużo wody. No... To samo, też biegasz. To samo. Nie, no tak, przed policją zwłaszcza. Nie wyjść z po prostu stanu pijącego. A, czyli tak zwany przedłużany. Dosłownie. Zależy, jaki to jest kac. Bo ja mam dwa rodzaje kaca. Jeden polega na tym, że albo nie mogę nic jeść i wtedy faktycznie nic nie jem i mam zazwyczaj smoothie przygotowane w lodówce. Albo jest, słuchajcie, chlebek, awokado, boczek, jajecznica, albo jajko sadzone i to jest takie bardzo syte śniadanie i Ola też wtedy uwielbia ze mną to jeść. Ogólnie jak kończę pić, no to zawsze woda z cytryną. Zawsze, przez spanie. I wtedy czuję się jak nowonarodzony. Ja powiem tak, picie wódkę czystą to nie ma kaca. No co, ja na kaca najbardziej lubię iść do pracy na 8 godzin. Okej. Okay. No. Jak ktoś jest masochistką, to polecamy. No. Nie, tak jest fajnie też. Nie no, na kaca najlepiej jest nie chlać do dowolnia. To wszystko. Mądry Polak po szkodzie. Tym dokładnie. No i ostatnie pytanie, wasze rady dla imprezujących. Jak się dobrze bawić? Kulturalnie, zdecydowanie kulturalnie, żeby nie żałować niczego. Zabezpieczajcie się. O. Nie piszcie do żadnych chłopaków po pijaku. Nie piszcie do swoich ex po alkoholu. Tak. Nie dzwonić do byłych. No, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie podejmować żadnych decyzji ważnych. Ona jest takim diabełkiem na ramieniu. I ja mówię, ej, napisać do niego? Tak, napisz. No i napisałam do pięciu... Nie, nie ex, to nie był ex. To nawet nie był ex. Do pięciu... Situationship. Do pięciu osób, do których nie powinnam. No ale co, odpisali coś? Nie sprawdzam. No boi się teraz. Jest wstyd. To jest takie guilty pleasure, nie? Napiszę, ale potem się wstydzę. Oj, tak. Rzeczywiście mają rację. Jakieś pytanie? Chcą dla ciebie lepiej. No imprezowanie. Dobra, okej. Okay. A przykaj. Kiełbasę chcesz sprzedać. Zamiast za piwo. Ktoś ma ochotę? Nie, nikt nie chce. Naprawdę? A jakie było pytanie? Jakie zadałeś im pytanie, ja odpowiem. Rady dla ludzi imprezujących. My się. Dobra, rada. Pierwsza najważniejsza, no ja nie wiem, co tu więcej potrzeba. Dobra, okej, są inne rozwiązania, nie? Ale autentycznie kiełbasę mam w zamian za piwo, jakby ktoś chciał. Mam dwie jeszcze kiełbasy do p***a, nie? Możesz sobie p***ić. Nie, dobra, nie, ale nie, autentycznie. Macie ochotę na kiełbasę? Nie. Prosiłby na imprezowanie. No co, bawić się dobrze, ograniczyć pewne rzeczy, bawić się z głową. I to jest właśnie ten, jeżeli przyjdzie taki moment, że już faktycznie jest źle, powiedzieć sobie stop, wrócić spokojnie do domu, wezwać Ubera, nie wracać samemu, bawić się dobrze. Bo impreza to jest jedno, ale powrót do domu to jest druga rzecz. No nie mieszać alkoholi. Ze najlepszymi znajomymi, wtedy się nikt nie stresuje, że coś się stanie i nie jest się bezpiecznym po prostu. Tak, ludzie wokół są najważniejsi. To ludzie robią robotę. Nie impreza, alkohol czy wszystko inne. Dobra, no i ostatnie pytanie. Jakieś rady dla imprezujących ludzi? Żeby pić z głową. Tak. Żeby bujek nie wstrzymać i po prostu żeby się bawić z przyjaciółmi. Po prostu żeby imprezę zakończyć normalnie i iść do domciu spać. Dokładnie. Pijcie z głową, dużo, ale z głową. I słuchajcie znajomych, żeby was pilnowali. Luz. Chyba luz. Nie spinać się. Pan jest w ogóle świadomy teraz, pan? Nie brać me Więc podsumowując, jak się czujemy źle, to od razu zgłaszać swoim znajomym, z którymi jesteśmy i od razu informować osoby, które się znajdują na bieżąco nas. Słuchaj,
Jak można zauważyć, Polacy lubią się bawić, ale to często kończy się piciem wody z cytryną. A wy? Co o tym sądzicie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Do zobaczenia.